Mówi się, kłaniam się Państwu nisko w drugiej części. 507, 964, 253, 507, 9, 6, 4, 2, 5, 3. Takim drobnym akcentem zakończyłem tę pierwszą część i w pewnym sensie, w pewnym. Od sportu też zaczniemy część drugą. No to jest taka asocjacja, metafora. No dobrze, nie uprzedzajmy faktów. No, ona jest w pewnym sensie sportowa. Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby prezydent Słupska, o którym Biedroń mówi Słupsk, odwołała ze stanowiska rzeczniczkę ratusza Monikę Rapacewicz. Apeluję do pani prezydent, aby w natychmiastowym trybie odwołała rzecznika prezydenta spełnienia tej funkcji, powiedział podczas wczorajszej konferencji radnych klubu PiS Tadeusz Bobrowski. Afera wybuchła, gdy podczas sesji Rady Miasta Słupska 23 sierpnia wyszło na jaw, że rzeczniczka prezydenta w mediach społecznościowych pod pseudonimem zamieszczała wulgarne wpisy, które zbulwersowały słupskich radnych. K. Pisowskie pisała, minister Pajac, premier Tuman, a i tak dalej. Monika Rapacewicz zabiera głos jako Stella Russell, ale dołącza do nich swoje zdjęcie. Swoich emocji również nie kryje. Kocha Donalda Tuska i Platformę Obywatelską i nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości. Tak opisuje tę sprawę Głos Pomorza. Wczoraj na konferencji władz miasta Słupska poproszono panią prezydent Słupska, Krystynę Danilecką-Wojewódzką, o skomentowanie słów Tadeusza Bobrowskiego. Prezydent udzieliła reprymendy swojej asystentce, ale to są jedyne konsekwencje, jakie ta urzędniczka poniosła. I dla ratusza już sprawa jest zamknięta. Co powiedziała pani prezydent Słupska? Bo to naprawdę ciekawostka. Moja asystentka i rzeczniczka prasowa jest być może w historii pracy w ratuszu jedną z najdoskonalszych w sposobie komunikowania się i pracowitości. Jeżeli moi pracownicy są aktywni na portalach społecznościowych, to jest to rzeczywiście ich prywatna sprawa. Jeżeli tam nie głoszą treści związanych z pracą. W wypadku Moniki funkcjonowała na portalu, którego nigdy nie oglądałam. Nigdy nie wchodziłam na Twittera. Od niej wiem, że rzeczywiście była tam aktywna od 2014 roku, ale nie pod swoim nazwiskiem. Nie publikowała tam treści związanych z pracą w ratuszu. Policzyła w ostatnim czasie, po tych ostatnich dniach, że miała 15 tysięcy postów. Uznała sama, że mogły naruszyć czyjeś samopoczucie, czy że używała sformułowań, których ja nie akceptuję. Kiedy zapoznałam się z tą sytuacją, uczuliłam panią Monikę, że w jakiś sposób jest osobą działającą w sferze publicznej i że nawet w wymiarze osobistym, poza godzinami pracy, taką odpowiedzialność za słownictwo bierze. To jest jedyna konsekwencja, jaką podejmuję. Uczuliłam i pouczyłam panią Monikę. Za moją pewnie po części sugestią i świadoma tego, że to może także i mnie obciążać, zlikwidowała to konto. Podkreślam raz jeszcze, występowała tam nie jako Monika Rapacewicz, rzeczniczka prezydenta miasta Słupska, tylko miała swój pseudonim. I uważam, że do tego prawo ma. Tak powiedziała pani prezydent Słupska, pani Danilecka Wojewódzka. I dlaczego ja mówiłem, że to ma związek ze sportem? No bo czyli gdybym ja, jako na przykład, nie wiem, Romeo Adamo, powiedział o pani prezydent Słupska, że jest jej niezła Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej z siedzibą w Zurychu, czyli FIFA, to też by było wszystko w porządku, bo pod pseudonimem można. Pani Małgosia jest z nami. Chwalić, bo halo, pani Małgosia z Pszczyny. Dobry Dobry wieczór. wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Ja dzisiaj dzwonię z komórki, bo stacjonarny coś mnie wysiada. Czy mnie słychać w ogóle? Bo ja pana tak Bardzo nie za. dobrze. Bardzo dobrze Tak? państwu słyszę. No to tak. To po Tak. pierwsze, primo, to powiem tak. Roku pańskiego 2023, 15 października, naczelny światowy hydraulik z twardą rurą i jego szwabsko-ruskie komando znika.
To tak bym powiedziała. A teraz pan, dzwonił tu pan Leszek z Bytomia, który mówił, że to wszystko, co jest, to jest chore. Tak, panie Leszku, to nie jest chore, to jest debilny. Ja panu powiem, pan mieszka w Bytomiu. A w Bytomiu jest bytomskie przedsiębiorstwo komunalne. A wie pan, kto wozi śmieci w Bytomiu? W Bytomiu wożą śmieci od waszego prezydenta kolega z Zawiercia. Zawiercie jeżdżą te śmieciary i do Bytomia. A jeszcze panu powiem, że w 2021 roku, bo 2022 to jeszcze nie mam tych wiadomości, pana prezydent dał swoim kolesiom 231 tysięcy premii. Najlepsza była ta z Pomorza, z Gdańska, nawet nie chcę mi się pamiętać nazwiska. Ona dała swoim kolesiom 676 tysięcy premii za ich pracę taką ciężką, więc przebiła wszystkich w całej Polsce. Także, panie Leszku, kogoście sobie wybrali, to tego macie, tak by wam powiedział Tusk. Więc jeżeli się nie zorganizujemy, to proszę pana, to w październiku Tusk nie znika, 15 października. Kogoście sobie wybrali, Ślązacy, to wam powiem tylko tyle. W każdym większym mieście jest jak nie czerwony kmer, to tuskowy pomiot. I tak to wygląda na Śląsku. Jak obserwuję tego hydraulika światowego, to powiem tylko tyle. Na jakikolwiek by temat nie był, to on się rzuca na ten temat. Czy najczęściej to jest durny, debilny temat, jak szczerbaty na suchary. Była ta z tymi żelkami. Boże, co to nie było. Potem jeszcze inne. Proszę to zaobserwować. Na każdy debilny temat się rzuca. A Gnojowicy Śląskiej, to powiem tak. 1 października pojedziecie wszyscy, tak jak leci, pojedziecie do Warszawy, żeby przecież hydraulik widział, ile was tam jest. To ja proponuję, żebyście żelki wsadzili w gacie, w majty i w te, i w stringi, a są takie Haribo, żelki szwabskie zresztą, one są kolorowe, po 3 żelki, czarny, czerwony i żółty, do gaci, do majtów i do stringów i na Warszawę. Tam musicie być, bez żelków nie ma co się ruszać, ja jeszcze pod koniec września wam przypomnę, jak się macie na ten spęd tuskowy zaopatrzyć, żebyście byli tak, jak się należy. Jak tak patrzę na tego Tuska, na tego hydraulika, to ja tylko, ja tam jestem parę sekund, bo więcej nie daję rady, wyłączam głos i patrzę, co on wyprawia. To tak, jak już mówiłam, że oglądam raz na BBC, raz na polskim programie, jak Hitler dochodził do władzy, on ma identyczne ruchy. Mnie się tak wydaje, że on z tym dziadkiem z Wehrmachtu, to oni chyba tego Hitlera miał dziadek nagrany i on tak od małego dziecka uczył się tych ruchów, bo przecież no identyczne. Tak jak Hitler wywijał łapami, co on wyprawiał, to przecież on tak samo. Jeszcze powiem tak, przecież jak posłuchać tego Tuska, to przecież on nie potrafi zbudować jednego zdania poprawnie. Coś zacznie, przeskakuje, coś mu się przypomni. Że, ja nie wiem, on jest tak wkurzony, że on się tak napracuje, on musi wstawać, on się musi wyszykować. A przecież jak pracował, to jeździł, przyjeżdżał we wtorek, wyjeżdżał w czwartek wieczorem do Sopotu, a resztę dni miał labę. A teraz musi się starać, musi listy układać. Ja się tak dziwię, dlaczego Joński jest na liście tylko sam. Na pierwszym miejscu już nawet nie wiem gdzie. On powinien być ze Szczerbą razem, bo jeden czyta, a drugi pisze. Nawet taką książkę jakąś tam napisali. Także Gnojowica, 3 żelki w gacie, w majty i stringi i 1 października na Warszawę. Teraz jeszcze, jak tak popatrzę, ja naprawdę
No przecież oni wszyscy mówią to samo, a Lotos sprzedali, a to. A ci biedni z PiSu jedno i to samo tłumaczą. Ja to bym, a jeszcze jak jest Ugo Zdyry, to przecież ona jest tak paskudna, to jest tak paskudne babsko, to tak wjeżdża każdemu z PiSu zdania, to ja bym, gdybym ja tam była, chciałem powiedzieć tylko tak, wie pani co, niech pani sobie rozmawia z kolegami, a ja posłucham, jak wam to wychodzi i sobie ocenię, czy pani dobrze prowadzi, czy pani źle prowadzi. Ja bym się w ogóle nie odzywała. Raz, drugi, gdyby jej tak zrobiono, to ona by się wreszcie zamknęła. Bo jak mówi ktokolwiek inny z innej opozycjon partaj, to ona da wypowiedzieć się do samego końca. Wystarczy, że otworzy usta ktokolwiek z PiSu, ktokolwiek tam jest, czy to jest posłanka, czy to jest poseł, natychmiast wjeżdża co chwilę. Także gnojowica, brać się do żelki, kupować Haribo są, bo może braknąć. Jeszcze ja muszę wrócić do tego, mówiłam o tym podciepie śląskim z Sienianowic, Kopiec. Był w TVP Info, nie likwidować panie, nie likwidować, bo tam przynajmniej wiem o co się, jak to mówi się niepoprawnie, rozchodzi. Jakie bydło tam zrobił, jak mówi młodzież, taki happening, jedno i to samo klepał, ten prowadził akurat Miłosz Kłeczek, który nie da sobie w kaszę dmuchać przez takiego podciepa śląskiego, wychodzić chciał ze studia. I mało tego, on jeszcze startuje w pakcie senackim do Senatu. Państwo sobie wyobrażacie, że ktoś taki, przede wszystkim to ja powiem ci tak, słuchaj no synek, Siemianowic, a może byś się tak zajął tymi dwoma, co uciekły z PiSu do PO w Urzędzie Marszałkowskim i zaraz dostały fuchy w Radzie Nadzorczej w szpitalu w Siemianowicach. Może byś się tym zajął, nie? Nie przeszkadza ci to? A czemu Matyjaszczyk w Częstochowie, twój kumpel Czerwony Kmer, zarobił na radach w spółkach? Może byś tym się zajął? Najlepiej, co mnie uderzyło, a dowiedziałam się od tego podciepa Kopca, jak kiedyś ta szczekająca też Nowicka, to też jest, Boże, jakie to, ja zaraz wyłączam, bo to się nie da jej słuchać. Ona cały czas mówi, moje województwo śląskie, no to ja zdębiałam. Jakie jej województwo? Okazuje się, że ona startuje jako posłanka z Bytomia, panie Leszku. I ona tam będzie robić porządek, ona dopiero wszystko. Zajmij się tym, czemu zawiercie sprząta śmieci, a po śląsku hasie w Bytomiu. Ja mówię, także tam w Bytomiu, to jak sobie wybierzecie Nowicką, to będziecie mieć. Wszystkim życzę na Śląsku. Dalej tak wybierajcie. I jak już powiedziałam, jak Tusek dojdzie do władzy, to ja będę śpiewać. Kusz, Tusek, cygara, kusz, pij gorzoła wina, bo wina, wina pij, a wy mocie Ślązoki, torba i kij. Dobranoc, spokojnej nocy życzę wszystkim. Bardzo uprzejmie dziękuję pani Małgosiu, pozdrawiam serdecznie. I proszę państwa, nie chcę was denerwować, ludzie, naprawdę was lubię, ale Kidawa była dzisiaj w radio, w polskim radio, w Trójce i powiedziała o starcie Romana Giertycha w ten sposób. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Idziemy bardzo szeroko do tych wyborów, ale jesteśmy jako trzon koalicją obywatelską. Przepraszam. No tak mówiła polityczka Platformy, wicemarszałkini Sejmu, prawdziwa prezydent Małgorzata Kidawa-Błońska, ale to nie jest, ona tam znacznie więcej nagadała jako gościni Trójki. Telechino, pokażcie zdążymy, pokażcie proszę taki krótki fragment z tej rozmowy z Beatą Michniewicz, pani marszałkini, pani wicemarszałkini. Platforma nie rozbrajała polskiej armii i dbała o wysoki poziom polskiej armii. I to wszystko, co się mówi, to są naprawdę kłamstwa i tym kłamstwom trzeba się przeciwstawić. Ja chciałam przypomnieć... Przepraszam, co jest konkretnie kłamstwem? Przede wszystkim... Że to,
Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Były modernizowane w porozumieniu z NATO, z naszymi sojusznikami. Były reorganizowane, tak? Nie. To jest zupełnie coś innego, prawda? Likwidowanie, a modernizacja czy reorganizacja, żeby lepiej działało. Chciałam przypomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości odeszło z armii największa ilość dobrze, wysoko wyszkolonych oficerów. To jest strata dla armii. Mogliśmy kupić więcej patriotów. Nie kupowaliśmy za czasów Macierewicza nic. Dopiero w sytuacji zagrożeń wojennych minister Błaszczak zaczął robić zakupy. Czy normalnie czyli w tej sprawie Platforma nie ma sobie nic do zarzucenia, a Jan Grabiec, który był wtedy starostą i apelował, żeby nie likwidować jednostki w Legionowie, po prostu nie zrozumiał, o co tam chodzi i później dostał list. Miał prawo jako poseł zadać pytanie i jednostka nie jest tam, zupełnie z innego typu, zajmująca się, zdaje się, cyberbezpieczeństwem. Nie chcę tu wprowadzać błąd. Tak, cyberbezpieczeństwem. Zgadza się. Więc popatrzmy na to nie z tym, że łatwo kogoś oskarżyć i rzucić kłamstwo, tylko patrzmy i mówmy, jak było naprawdę. Właśnie. No mówmy, jak było naprawdę. Oczywiście, że Platforma nie likwidowała wojska. Ja też miałem taką sytuację. No, taka była sytuacja, tak? Że żona zabrała kartę, ja nie miałem kasy, skończyły mi się fajki i musiałem zabrać Szczeniakowi normalnie pieniądze, żeby sobie kupić papierosy. To przecież też nie powiedziałem, że ja zabieram, tylko powiedziałem, że to jest racjonalizacja wydatków. Tak. No niech się Szczeniak uczy, co to jest dialektyka, niech wie później, jak się z nią zetknie w życiu, na czym to polega, a nie, że będzie zaskoczony. Platforma w życiu nie likwidowała żadnych jednostek wojskowych. Dlatego Kidawa może tak mówić. Platforma nie rozbrajała polskiej armii, dbała o wysoki poziom polskiej armii. To wszystko, co się mówi, to naprawdę są kłamstwa. Trzeba tym kłamstwom się przeciwstawić. Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Były modernizowane w porozumieniu z NATO, z naszymi sojusznikami. Ona tak mówi i ona wie, co mówi. Już to widać. A co ona mówi o prywatyzacji? Ale to już nie zdążymy dzisiaj. Nie zdążę państwu zacytować. Ale to bardzo dobrze, że jest taka Kidawa i że ona tak potrafi im wygarnąć prawdę w oczy. Mówiłem, że nie chcę państwa denerwować. Jak podaje Deutsche Welle, Komisja Europejska ostrzega, że podejmie kolejne kroki w postępowaniu przeciwnaruszeniowym przeciw Polsce. To postępowanie dotyczy ustawy powołującej komisję badającą rosyjskie wpływy. Christian Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej, powiedział dzisiaj, że komisarz Reinders jasno stwierdził, że nawet jeśli te poprawki prezydenta Dudy wprowadzają szereg ulepszeń, to ustawa nadal będzie budzić poważne obawy w świetle zgodności z prawem unijnym, jeśli komisja zacznie działać, a jej kontrole zostaną rozpoczęte w kontekście nadchodzących wyborów. Z tego powodu wzywałem polskie władze do niepodejmowania takich kroków w kontekście wyborów. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć kolejnego kroku w postępowaniu przeciwnaruszeniowym w sprawie Polski, jeśli komisja badająca rosyjskie wpływy podejmie działania w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Bruksela już w czerwcu w trybie pilnym wszczęła postępowanie przeciwnaruszeniowe, dając Polsce 3 tygodnie na odpowiedź, które jak zaznaczyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova, mogą zostać wykorzystane do wpłynięcia na możliwość wyboru osób na stanowiska publiczne bez uczciwego procesu. Jak przypomina Deutsche Welle, Komisja Europejska dopiero drugi raz w historii powołała się bezpośrednio na artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa prawa podstawowe Unii Europejskiej. Pierwszy raz artykuł 2 przywołano w skardze do TSUE na przepisy o ochronie dzieci na Węgrzech. W przypadku Polski chodzi o łamanie zasad demokracji. Jednocześnie Komisja Europejska zarzuciła m.in. łamanie zasad legalności i nieretroaktywności sankcji i prawa do skutecznej ochrony sądowej z karty praw podstawowych, także wymogów prawa Unii dotyczących ochrony danych osobowych. Komisja Wenecka wezwała Polskę 26 lipca do całkowitego i jak najszybszego uchylenia ustawy powołującej komisję te do spraw zbadania rosyjskich wpływów, ponieważ według organu doradczego Rady Europy poprawki prezydenckie nie są w stanie usunąć jej fundamentalnych wad, a znowelizowana ustawa zagrozi negatywnym wpływem na równe warunki konkurencji w kontekście zbliżających się wyborów. Prezydenckie poprawki wycofały stosowanie zakazu pełnienia funkcji publicznych jako środka zaradczego, pozostawiono jednak sformułowania dotyczące braku rękojmi
należytego wykonywania czynności w interesie publicznym, a właśnie to zdaniem krytyków poprawek prezydenta Dudy może w praktyce ograniczać bierne prawa wyborcze. Trzecia osoba w państwie już zapowiedziała, że Senat powoła swoją komisję i tam będą badali. No, bardzo uprzejmie dziękuję państwu za wszystko. Życzę miłego wieczoru spędzonego między innymi w towarzystwie Maćka Kożuszka, a my widzimy, słyszymy się jutro.